Cześć, w dzisiejszym filmiku Asus X202E. Komputer od klientki trafił ze zgłoszeniem, iż włożyła wtyczkę zasilania i wyciągnęła ją razem z gniazdem. Gniazdo teraz już niby jest w środku, ale klientka przyznała się, że ona po prostu je tam upchnęła, tak więc ja nawet nie podejmuję próby podłączenia swojego zasilacza. Najpierw zdemontuję część laptopa, tak abym mógł się dostać do środka, do tego gniazda, zobaczę, co tam się stało i dopiero wtedy podejmę jakieś dalsze działania. Tak więc do roboty. Sprawdzę jeszcze, czy zacznie tu pod nóżkami nic nie powinno być. Tak więc zaatakuję ten fragment. O, udało się. Widziałem, że śrubki były już pozdzielane, tak więc komputer kiedyś tam musiał być rozbierany. Tak mi się wydaje, bo po co w przeciwnym wypadku ruszać te śrubki? Katastrofa, wy tego nie widzicie, ale lampka mi opadła. Widzieliście tylko cień. Trochę za dużo na nią nawieszałem, no ale cóż. Przypomina wieszak, to człowiek na nią wiesza. Dobra, komputer jest dosyć mocno zabrudzony, bo kurz aż wychodzi za wentylator. Gniazdo jest tu. Ok, pozbędę się baterii i pomacam trochę przy tym gnieździe. Zobaczymy, może uda się coś wyczuć bez demontażu płyty, no ale to taki bardzo optymistyczny wariant. Dobra. Pin po prostu sobie lata. Ale gniazdo trzyma się jak najbardziej, tak więc nic tam się nie powinno stać. Za chwilę spróbujemy podpiąć zasilacz. Zobaczymy, czy coś drgnie. Gdzieś jeszcze znaleźć informacje na temat
natężenia prądu 19 W. Ok. Dobra, zakładam, że być może, chociaż nie, nic nie poradzimy, coś mi się wydaje, jak patrzę, jak to wchodzi i wychodzi, no ale cóż, chwila prób, to nie kosztuje, a może coś tam jednak, nie, ten nie. No niestety, znaczy niestety, gniazdo i tak byłoby do wymiany, nie ma co ukrywać, jest w kiepskim stanie. Znaczy jest połamane po prostu. I to tyle na chwilę obecną. Resztę filmiku dogram, kurde, akcent mi się zmienia, dogram kiedy gniazdo przyjdzie, ja za chwilę zadzwonię do klientki. Jest godzina za 20:18, mówiła, że mogę dzwonić nawet w późniejszych godzinach. Informuję ją o potrzebie przeczyszczenia układu chłodzenia. No i to tyle. Ok, na chwilę obecną to tyle. Widzimy się, jak przyjdzie gniazdo. Ok, jesteśmy już na etapie wylutowywania gniazda. Właśnie dostałem swoją rozlutownicę. Chociaż gniazdo dostałem najpierw, myślałem, że zrobię to hotairem normalnie, aczkolwiek poczekałem, bo kurier zadzwonił, zobaczymy jak to się ma. Płytę zdemontowałem poza kadrem, gdyż jestem bardzo dzisiaj ograniczony czasowo, aczkolwiek a to chyba żadna filozofia. Jezu, ręka mi się trzęsie. Cyk, nie wiem czy to się rozlutowało. Tak działam trochę na czuja. Nie wiem, czy to nie jest za cienkie. O, teraz robiłem dobrze. Ha. Trochę w prawy i lecimy. Tu poprawimy. Wezmę sobie trochę światła, bo słabo widzę. Wyciągnąłem nóżkę? Nie wiem.
Zobaczmy. Co trochę was odsunę. Co, spróbuję troszkę cyny nanieść, żeby było lepsze zaczepienie. Tylko nie wiem, co mogę odłączyć teraz. No to już głośniki. Tutaj cyk. Pewnie się okaże, że stara, dobra grzałka będzie lepsza. Znaczy lepsza, lepiej mi się spisze przy tym akurat. Ale nie ma co gadać przed skończeniem roboty. No jakoś nie wyciąga mi na tyle fajnie, jak to miało być w filmiku. Zobaczymy. Dobry cyk. 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 Dobra. I spróbujmy teraz. Odniosłem wrażenie, że się o coś poparzyłem, ale chyba się pomyliłem. Dobra, naniosę cynę wszędzie. Ładnie. Na nowo. I wyciągnę ją przy pomocy właśnie rozlutownicy. Myślę, że powinno być dobrze. No, coś mi się przyfajczyło na grocie.
tutaj ciągle mi wygląda jakby ten jeden. Nie wyszedł tak jak trzeba. No i proszę. Może nie tak lekko do końca, ale tak, jedna nóżka została, ale to się zrobi z tej strony. Nie ma problemu. Chyba. A i ta jeszcze. No to co? No to też sobie kopniemy. Dobra, wyszła. I jeszcze ta. Wyszła. Aż się zablokowała, ale wyciągnę ją sobie i będzie dobrze. Nie no, ogólnie przyjemne urządzenie. Trzeba na pewno trochę wprawy, aczkolwiek tej nabiorę, gdyż mam jeszcze jeden komputer do przelutowania gniazda. Ono na pewno przyjdzie jutro. Czekajcie. A tutaj jeszcze trzyma się ten pin po gnieździe, ale on się trzyma w... O, już go nie ma. No. I okej. Dobra. Teraz jak było to gniazdo zamontowane? Chyba jakoś tak. Chyba jakoś tak. Cyk, cyk. Głupio by było wlutować na odwrót. No. To by było głupie. Więc przymierzył to sobie do obudowy, żeby nie strzelić fejla takiego przed urlopem. Lutownica w sumie nie chodzi, bo lutownica będzie mi potrzebna. Dobra, tak. To już wiem. W ten sposób od dołu. Dobra. Gdzieś tutaj miałem wyciorek. Kopnik. Dobra. No i działamy. Gdzie jest cynka? Wszystko ładnie weszło.
się, wezmę sobie lupkę, bo chciałbym się czemuś przyjrzeć. Wszystko ładne. Tak. Tak, tak, tak. No dobra. Słuchajcie, teraz go złożę. I efekt końcowy pokażę już na, po złożeniu, tak, bo nie ma sensu. Ale zostanie jeszcze przeczyszczone chłodzenie i wymieniona pasta termoprzewodząca. Do zobaczyska. Dobra, jak widać, komputer jest już włączony. Podpięty. Nie zdążyłem. Myślę, że uda mi się sobie wejść do BIOS-u, żeby nie czekać na odpalenie systemu. I jak widać, wtyczka siedzi sztywno. Prąd też jest dostarczany. No. I byłoby na tyle. Wymiana gniazda z konserwacją układu chłodzenia wyniosła 250 zł. To by było na tyle. Do zobaczyska.